Dzień dobry. Prawie że o czasie mi się udało. Oczywiście jak zwykle o czymś zapomniałem, o słuchaweczce Bluetooth. Już tutaj się poprawiam, żebym miał większą, lepszą responsywność. Coś tutaj pozmieniałem znowu z ustawieniami aparatu, z którego mnie teraz widzicie. I chyba nie jest najlepiej, bo mam za wysoko głowę, jestem obcięty w kadrze. No trudno się mówi. Jeszcze coś sobie tutaj poustawiam. Bo nie czyta mi komentarzy właśnie. W sensie speech chat nie czyta komentarzy. Bo zamykam jeszcze jakieś niepotrzebne rzeczy. Witaj, kwiatek. I jeszcze raz spróbuję. O, właśnie jest speech chat. Okej. Okay. Wszystko praktycznie już chyba działa. Ja też witam. Sobie zmienię. Jakbym tego nie robił, to byście nie mieli co oglądać, więc coś za coś. Dobra. Witam wszystkich. To jest nasza siódemka. Już ją sobie troszkę wyciągnąłem z obudowy, ale zaraz wrzucimy ją z powrotem do obudowy i zobaczycie, jaki jest efekt kłopotu, który jest z tym telefonem. Ja tak zakładam, że to będzie Tristar, bo najczęściej tak jest, ale czy tak będzie? No właśnie, tak to wygląda. Najlepiej na wczoraj i jeszcze za pół ceny. Podłączę sobie taśmę włącznika. Siemka, siemka. Do zasilania. I teraz patrzę, co się dzieje, jak będę chciał uruchomić tą płytę. 250 mA szarpie na początku. I to bardzo często właśnie jest Tristar. No, Jonasz to słusznie jeszcze zauważy, że może to być Wi-Fi też. Więc zaraz to sobie sprawdzimy. Tak, renderuje się to wszystko, ale niestety musiałem to przerwać, bo komp nie wyrabia. Jakiego badziewia? W sensie cachnie jakiego badziewia, bo trochę nie kumam. Takie coś chyba można ustawić w tym, w Tip and Donation. Jest taka opcja. Ja jeszcze tutaj niejako nie zdejmowałem nic z tej płyty. Tristar mniej więcej, a może pokażę czymś bardziej odpowiednim, wskaźnik, turbo wskaźnik pod tym ekranem, w tym miejscu, pod tą naklejką, ale też poniekąd trochę pod ekranem jest Tristar. I zobaczymy, czy uda się zobaczyć, co się grzeje. Ja sobie jeszcze podłączę Lightninga, bo odłączyłem z jakiegoś powodu, nie wiem w sumie czemu. Okej. Jest podłączony. Hej, teleserwis. Nie miałem czasu sprawdzić dla ciebie tych pinów jeszcze niestety. Dobra, kamera się odpala. Długo trwa, zanim się uruchomi. O, jeszcze wiem, czego wam nie puściłem. Już się poprawiam. O, właśnie. Jest komplet rzeczy, które być powinny. Termowizja dość mocno ustawiona, w sensie w górę, jeżeli chodzi o temperaturę. No i widzicie, w którym miejscu się grzeje? Koło śrubki pod nandem. Czyli Jonasz nie miał racji. Koło śrubki pod nandem, czyli tutaj. Zaraz zobaczymy, co tam siedzi. Nie mam zielonego pojęcia, jaką baterię kupić do laptopa. W sensie nie wiem, jakiego laptopa, więc nie potrafię tobie pomóc. Dobra, rozpinam sobie to wszystko, bo to na tym etapie nie będzie potrzebne. To, co miało to zrobić, to zrobiło. Uwidoczniło, że kłopot jest najprawdopodobniej właśnie w miejscu, gdzie jest zamontowany Tristar. Siema Muflon, siema Adam, siema Rico Electrico.
muszę sobie znaleźć podstawkę. Generatora funkcyjnego nie używam, bo nie serwisuję sprzętu audio. Dobra, zamontowałem to sobie jakoś. Możliwe, chociaż ja tu mam jeszcze 5 innych tematów, nie wiem za co się chwycić. Nie mam pojęcia, bo nie zajmuję się Dellem, więc nie wiem. Niestety nie pomogę. Co ja tutaj mam? Ale tak jak podobnie jest z innymi urządzeniami, kłopot z bateriami jest zawsze. Ściągniemy sobie ten ekranik, w sumie nie ekranik, tylko szmatkę, naklejkę. Bo tak naprawdę będę chciał wylutować układ bez ruszania jakiegokolwiek ekranu. Teraz sobie tylko rozgrzewam tą szmatkę, żeby łatwiej ją sobie rozkleić, odkleić. Możliwe, że uda się ją wykorzystać ponownie, a przynajmniej fajnie by było. Zawsze parę złotych do przodu na nowej szmatce. Ja mówię szmatka, bo w szóstkach i 6 plusach były typowe takie szmatki. Potem to się zmieniło, jest to taki papier powleczony jakąś warstwą, która jest w jakiś sposób metalizowana. No i tak mi weszło w krew, że nazywam te wklejki, naklejki szmatkami. One nie są wcale szmatkami. A to taka dygresja. Zobaczymy, czy to się uda odkleić. Udałoby się, gdyby się nie ruszało, w sensie gdyby płyta się trzymała w swoim miejscu. Coś tam idzie. W sensie rozkleja się. No dobra. Naklejka się odkleiła. Nikt tutaj jeszcze nic nie robił, przynajmniej widać ładny połysk układów. O, jeszcze nie nasmarowałem tego mikroskopu. Się przydało. Jak widzę, że licznik, wasz licznik nie działa, w sensie licznik widzów. Więc go sobie tutaj zrestartuję, zobaczę czy pójdzie. No, coś poszło. Dobra. Adrian Leśniewski, jak wpadł do wody, to problem może być wszystko. Nie mam zielonego pojęcia. Są tak ogólne pytania, że nie potrafię pomóc. Co może być problemem? Z pewnością to, że wpadł do wody. Mikroskop mam trochę przekrzywiony. Muszę sobie go jakoś ustawić, żeby był w miarę prosty. I właśnie tutaj jest układ, z którym jest kłopot. O. Ten. Ja sobie go przestawię pod pewnym kątem, żeby łatwiej było mi operować hotem i tak dalej. Zrobię sobie inny fokus. O właśnie, jeszcze go sobie trochę przestawię. No niestety będziecie widzieli to pod kątem. Ale inaczej go tutaj nie wytargam. Los. Moim zdaniem nie. Więc niestety nic ci nie polecę. Dobry mikroskop, dobry sprzęt. To jest już na tyle zaawansowane. Zaawansowana elektronika, jeżeli chodzi o rozmiary, że no niestety z piasku bicza nie ukręcisz. Jak nie masz kasy, nie stać cię, to musisz zarobić te pieniądze w inny sposób. Dobra, jak widzicie, ja nie ruszam tego ekranu tutaj. Będę grzał sobie to, powiedzmy, z jakiegoś tam kąta. I zobaczymy, jak pójdzie.
Siemka, siemka Misiek. No tu się jeszcze nic nie dzieje. OK. Układzik sobie wyszedł. Teraz trzeba szybko wyciągnąć spoiwo, które tam jest, i dołożyć trochę zwykłego spoiwa, póki to jest wszystko ciepłe jeszcze. Pogratuluj znajomemu serwisu. Hej wszystkim. Ok, trochę sobie to wyciągnąłem, w sensie trochę starej cyny, trochę dodałem nowej cyny. I póki to wszystko jeszcze jest w miarę ciepłe, postaram się tyle, ile się da, wyciągnąć sobie tej cyny plecionką, żeby pady były możliwie proste. Kąt patrzenia sobie teraz zmienię. Niestety nie jest to taka robota. Trudno to pokazać, niestety, bo trzeba to robić szybko. I może nie wyjść dobrze. Ale może coś z tego będzie. Dobra, zaraz sobie zobaczymy, jak to wyszło, bo tak naprawdę najgorsze w tym wszystkim są pewne kulki, pady, które są pod tym ekranem, tego czego nie widać, więc będzie trzeba to zwizualizować pod pewnym kątem. No zostało tam trochę niestety spoiwa, którego nie udało się wyciągnąć. Więc będzie trzeba trochę pojanuszować w tym wszystkim. Zmienię sobie grot. I zobaczymy, co uda się wyciągnąć i czy uda się to wyciągnąć. Bo tego niestety pod tym ekranem trudno zobaczyć. Trzeba by ustawić sobie mikroskop pod innym kątem, ale to trwa trochę za długo. Więc pokombinujemy. Hej Wojtek. A niestety nie ma elektronicznej plecionki. Haku H2Q1 z internetu, z Google'a. Serio. I to nie kłamie. Poszukajcie sobie na Google, wystarczy wpisać, nie wiem, iPhone 7 Schematic. Jest! No, Jonasz mówi, że to jest niesamowite. Hej. A właśnie, dzięki za zwrócenie uwagi. Wyciągnąłem płytkę z podstawki. Jest dużo roboty, to trzeba pracować. Streamować trzeba, karierę rozwijać i tak dalej. Dobra, zobaczymy jak teraz jest. Niestety tutaj ten jakby
No, powiedzmy, że w miarę. Z eBaya. Mogłoby być lepiej, ale zobaczymy, czy się polutuje. Więc powiedzmy, że. I wiem, czego tutaj nie wziąłem sobie. Nie, to jest zupełnie nowa płyta z urządzenia, które nie było nigdy naprawiane. Ja sobie tylko przygotuję Tristara, z czego o właśnie pokażę Wam też przekulkowanie Tristara. Tristar już tutaj jest na tej naszej magicznej podstawce. Trzeba będzie, no, pewnie go nie widzicie, bo jest mały. Więc zwizualizuję go pod mikroskopem. Jest nasz Tristar. Znowu trochę plecionki. Grot mógł być większy, ale powinna dać radę ściągnąć tą cenę. Myślę, że jest taka możliwość. W sensie, jeżeli chodzi o ten U10 na taśmie od Touch ID. No dobra, w razie drzwi. Układ jest pozbawiony cyny starych kulek. Gdzieś tu mam jeszcze plastikową pincetę, żeby sobie chwycić układzik. Jonasz, jesteś pozdrawiany. Jonasz, dziękuję za pozdrowienia. Nie, nie dotykam Apple Watchy. Chcecie zegarki? Idźcie do zegarmistrza. No ja są bardzo wredne urządzenia. Nie mam zamiaru się tym bawić. Dobra, układzik jest całkiem ładnie. No może nie super, ale nieźle. W sensie kulki są zdjęte. Weźmiemy sobie papierek na podstawkę, podkładkę tak naprawdę. Jakieś sitko, w którym jest jakby profil na dany układ. Sitko jest chyba od siódemki. No akurat pasuje. Tristar jest w całej gamie jakby, jeżeli chodzi o pinout, kompatybilny nawet od iPhone'a 5. Więc jakby rozpiętość sitek jest szeroka. Nie musi to być sito do siódemki koniecznie. Rohard, nie wiem. Jak zadajecie pytania, to nie, że mam wam coś za złe, ale jeżeli chcecie odpowiedzi, to się zastanówcie, o co pytacie. Bo w czym? W piątce? W szóstce? W SE? Czy w ósemce? Cena jest różna, a bardzo często nie da się wymienić Touch ID. Ale tam kawałeczek mogę zobaczyć. Teleserwis, jak to wygląda. Mam tu niestety na tej tacce starą pastę, ale chyba będzie ok. Zagrzewam sobie kulki z układem w powietrzu na sitku. Zazwyczaj się wszystko udaje, sporadycznie nie. Chyba się wszystko udało tym razem. Przełączymy na mikroskop. Chyba jest. Rohard, nie opłaca się w szóstce wymieniać Touch ID. Jak ci nie działa skaner palce, kup inny telefon. A jak ci nie działa Home, to możesz wymienić na jakikolwiek inny przycisk do szóstki. Wtedy Home będzie funkcjonował, nie będzie działał Touch ID. Dobra, układzik jest. Bierzemy sobie z powrotem
płytkę. No, mam tu wprawę. Szpachlarz, gipsiarz i tak dalej. Trochę za dużo mi się tego fluxa tutaj napaćkało. Widać? Chyba widać. Układam sobie układzik, powiedzmy, pod kątem jakimś tam. Trudno mi dokładnie powiedzieć, jak powinien być dobrze ustawiony, ale cóż. Raz się żyje, nie? Przy takim lutowaniu. Czego nie widać, tego sercu nie żal. Układ jest, powiedzmy, ustawiony. O, trochę mi się tutaj rozsyfił ten ekranik. Po płycie, na szczęście niedużo. Coś mi tutaj jeszcze spadło. No dobra, lecimy z powrotem. Można tak zrobić, albo będę bany na lewo i prawo sprzedawał. Nie no, z tymi banami to żartuję. Dobra, teraz sobie grzeję sobie ten układ. Kalafonia z alkoholem. Mamy rok 2019, a nie 79. No niestety trochę to trwa, bo grzeję znacznie niższą temperaturą niż wylutowywałem ten układ. Znaczy wylutowywałem, więc troszeczkę dłużej to wszystko trwa. I trzeba się uzbroić ponownie w cierpliwość. Do następnego, dzięki, że tutaj zajrzałeś. Hej Anatol, o, układ właśnie się ruszył, wskoczył na swoje właściwe miejsce, teraz dokańcza się cała robota i powinno już być ok. Dobra, trzeba poczekać, aż to trochę wystygnie, bo niestety no, się nagrzało to dość mocno. Siema Daniel. No tego procesu niestety nie przyspieszę, jeżeli chodzi o stygnięcie. Znaczy można by sobie podmuchać czy coś, ale to nie jest rozsądne. Jak jeszcze mam w miarę suchą szczoteczkę, postaram się usunąć trochę tego badziewia, co tu się po płycie rozjechało, ale nie ma tego dużo na szczęście. Myślę, że nie trzeba nic z tym robić. Możecie zobaczyć, jak wygląda układ po wlutowaniu. Już wam pokazuję. Ostrze. Tak to wygląda. Nadmiar topnika się jakby schował pod układ albo odparował, więc nie jest źle. Ok, teraz jeszcze spróbuję podkleić szmatkę. O kurde. Twoja stara zapierdalająca kosiarką po drzewie. Nie. Innych nie naprawiam. Zarąbisty nick. No, nie mogę teraz trafić tą naklejką w miejsce. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Poniedziałek, wtorek. Chyba we wtorek raczej. No, szmatka nie za bardzo chce się przykleić. No, ale powiedzmy, że się trzyma.
Lecimy teraz na biurko. Ja już tutaj powiedzmy ufam sobie, więc od razu zapakuję telefon do obudowy. Już się poprawię z widoczkiem, żeby to było bardziej widoczne. Bo tu się schowałem trochę. Ok, jestem. Jeszcze jedna antena. W sumie przewód antenowy się tutaj zawinął gdzieś pod spód. Ja naprawdę jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy składają te telefony na produkcji, bo te wszystkie taśmy i tak dalej, to jest trochę upierdliwe. A oni to muszą robić przez tyle godzin dziennie, codziennie. Więc jest co robić. Delikatnie. W sensie ten pin, to no, delikatnie trzeba go odginać. Nie mam tutaj jakiejś metody, która jest jednoznacznie skuteczna. To jest wypadkowa różnych rzeczy. No i trzeba to zrobić delikatnie i uważnie. Ok, podłączamy zasilanie do płyty. Trzymajcie kciuki. Na razie tylko sobie zweryfikujemy, jaki prąd będzie po uruchomieniu. Jest ok. 200 mm mniej. Więc można podłączyć wszystko, w sensie wszystko, no panel podłączyć i zobaczyć, czy się uruchomi. Ogólnie telefon miał startować, tylko się mocno grzał. I szybko rozładowywał i tak dalej. No, takim bogiem to ja nie jestem, ale chciałbym być. Chociaż niekoniecznie naprawy. Ale staram się to robić dobrze. A przynajmniej tak dobrze, jak potrafię. A zawsze chcę potrafić lepiej, więc no cały czas tutaj się ogarniam. Dobra, odpalamy sprzęt. Jest ok. Startuje, jest jabłko. Widzicie, prąd dopiero teraz zaczyna skakać w takim, jakby w takiej ilości, w takim natężeniu, jak na samym początku. Czyli jest zdecydowanie lepiej. Ale żeby było dobrze, to urządzenie jeszcze musi się uruchomić. Jeżeli byłby jakiś problem z Tristarem, to ten telefon się nie uruchomi do końca. No zobaczymy. Ja tutaj sobie wypiję zimnej kawy, jak widzicie w odbiciu. O. Jest ok, coś ruszyło. Ja go dalej testować nie będę na zasilaniu, bo jakby nie o to mi chodzi. Chciałem tylko potwierdzić, że jest spoko, że Tristar leży na swoim miejscu, nie ma przywarcia. Teraz zrobimy sobie kolejny test. Z akumulatorem. Akumulator podłączony. Ładowanie też i zobaczymy, czy będzie ładować. Jaki prąd idzie? Amperek idzie. Bateria jest rozładowana, 2 ampery prawie się orbie. Nie wiem, czy to widać. Jest bateryjka, nie? Tak? Trzymaj się. Ja tu jeszcze dokończę sobie streama. O, to jesteś niezły, bo ja tutaj tylko jeden. Widzicie, jak to idzie? Daisy, a może ktoś ci pomoże? No okej, to chyba... To chyba byłoby tyle. Przynajmniej na ten krótki stream. Ile on zajął? O, 30 minut. Z moim ględzeniem jeszcze i takimi różnymi rzeczami, które zabierają czas, żeby wytłumaczyć, odpowiedzieć na pytania, skupić się, bo mimo wszystko, że ja nie czytam większości komentarzy, tylko robi to spiczat do słuchawki, którą mam w uchu, to jednak zajmuje troszkę uwagi, więc udało się to zrobić w poniżej 29 minut. Więc nieźle. Na tą chwilę to będzie wszystko. Urządzenie ruszyło, ładuje, uruchamia się. Jest lepiej niż było, czyli w zasadzie sprzęt jest naprawiony. Nie trzeba wcale wycinać ekranów. Nie trzeba, nie wiadomo co tutaj robić. Wszystko jest ok. Jest to do zrobienia, kiedy tylko chce się. Można, znaczy chce się to zrobić dobrze, przede wszystkim dobrze. Trzeba poświęcić na to odrobinę czasu, czyli chce się trochę przy tym posiedzieć. I można. Nie trzeba wcale tutaj cudować, odpalać jakieś maniany z wycinaniem ekranów.
z rozwalaniem połowy płyty głównej. Jest to zadanie, które się robi dosłownie czysto, w miarę łatwo, przyjemnie, skutecznie i tak dalej. No nie wiem, powiedzcie sobie co tam chcecie, każdy widział jak to wygląda. Widzieliście też urządzenia, które często poprawiam po kimś i to chyba no, nie wymaga komentarza, bo po prostu ręce opadają. Więc tyle. Jeżeli coś jeszcze dzisiaj miałoby być, to może będzie. Bo ja tutaj niestety mam przeziębioną żonę i będę musiał się z córką poszwendać tu i tam, bo nie lubi w domu siedzieć, nudzi się strasznie. Więc niewykluczone, że się tutaj jeszcze pojawię, coś zrobić, ale nie wiem, czy będzie jakiś live. Natomiast za chwilę zacznę znowu eksportować ten materiał, który gdzieś tam się zapisał na dysku z tego live'a, z tego fajnego serwisu z Wrocławia, którego nazwę doskonale każdy zna. To na pewno dzisiaj jeszcze wleci. Zawiesiłem się, bo szukałem komentarza, nic. Żeby tutaj dalej nie ględzić, dzięki za dzisiejszy krótki materiał. Trzymajcie się, miłego dnia.